Mamy 24 trójkąty. To, co chciałbym zrobić w tym filmie, to podzielić te 24 trójkąty na różne ilości równych grup. Na początek podzielmy te 24 trójkąty na 3 równe grupy. Zastanówmy się, ile otrzymamy trójkątów w każdej z tych trzech grup. Dzielimy trójkąty na 3 równe grupy, patrzymy na wszystkie trójkąty i dzielimy. Jedna grupa, druga grupa, trzecia grupa. Podzieliłem 24 na 3 równe grupy: pierwsza, druga, trzecia. Ile mamy trójkątów w każdej z tych grup? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w każdej grupie. Grupy, jak widać, są równe, czyli w każdej z nich mamy 8 przedmiotów. 8 w tej 8 i tutaj 8. Czyli możemy napisać, że 24 podzielone na 3 równa się 8. Możecie sobie pomyśleć, że to co tu widać, podobne jest do mnożenia. Podczas mnożenia mówiliśmy, że jeżeli mamy 3 grupy po 8 przedmiotów, to możemy to zapisać jako 3 razy 8 i będzie to równe 24. I macie rację! Tak dokładnie jest. Możemy zapisać 3 razy 8. 3 grupy po 8 w każdej równa się 24. Zaczęliśmy w tym filmie od 24 trójkątów. Podzieliliśmy je na trzy równe grupy i otrzymaliśmy w wyniku 8 w każdej grupie. Ale to samo możemy powiedzieć i zapisać, tak jak tutaj, patrząc na sprawę. Z drugiej strony, czyli trzy równe grupy po 8 to razem 24. Spróbujmy pomyśleć o tym samym dzieleniu w trochę inny sposób. Zaczęliśmy od podzielenia 24 na 3 grupy, ale możemy podzielić też 24 na grupy składające się z trzech trójkątów, każda. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będziemy dzielili na trzy osobowe grupki, to na przykład tu jest jedna, trzy przedmiotowa grupka. Tu jest druga grupa z trzema trójkątami. To też jest grupa składająca się z trzech. Jeszcze jedna. Pewnie już widzicie, jak to się skończy. I ostatnia grupa trzech przedmiotów. Policzmy, ile grup składających się z trzech przedmiotów otrzymaliśmy. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Osiem grup po trzy. Czyli. Inny sposób spojrzenia na 24 podzielone na 3 to podzielenie 24 na grupy składające się z trzech przedmiotów każda i sprawdzenie ile takich grup powstaje. A z drugiej strony, jeżeli chcemy wyrazić to samo co tu widać jako mnożenie, to 8 grup po 3 przedmioty również równa się 24. Obojętnie czy mamy 3 grupy po 8 przedmiotów, czy 8 grup po 3 przedmioty, zawsze w wyniku otrzymamy 24. Jeszcze jedna mała uwaga konstrukcyjna. Czasem widać z daleka, jakie w wyniku podzielenia otrzymamy grupy, a czasem musimy poukładać sobie wszystko po jednym i policzyć wynik. Jeżeli widzicie, że są to trzy grupy, to oczywiście nie musicie ich zaznaczać ani kolorować, tylko od razu piszecie równa się 8. Jeżeli musicie pomóc sobie układaniem, to układacie i zaznaczacie. Spróbujemy jeszcze coś pomieszać. Ile to jest 24 podzielone przez 12? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia samodzielnie, ile to jest 24 podzielone przez 12. Ok, zakładam, że policzyliście. No to jeszcze raz zróbmy to samo. Można popatrzeć na tę sprawę na dwa sposoby. Możemy sprawdzić, na ile grup 12-trójkątowych da się podzielić 24. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. To jest jedna grupa 12 trójkątów. Tu jest druga grupa 12 trójkątów. Ile mamy grup po 12? Mamy dwie takie grupy, czyli 24 podzielone przez 12 równa się 2. Ale możemy też podzielić 24 trójkąty na 12 równych grup i zobaczyć, ile trójkątów będzie w jednej grupie. No to zróbmy to. Najpierw po jednym trójkącie do każdej z 12 grup. Pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta, piąta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz dorzucamy drugi trójkąt do każdej z 12 grup. Pierwsza grupa, druga grupa, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, 9, 10, 11, 12. I trójkąty się skończyły i widzimy, że mamy w każdej z 12 grup po dwa trójkąty. Czyli 24 podzielone przez 12 równa się 2. I znowu, obojętnie czy podzielimy 24 na grupy po 12 w każdej, otrzymamy dwie takie grupy, czy podzielimy 24 na 12 grup i w każdej z nich będą dwa trójkąty. Tak czy inaczej 24 podzielone na 12 równa się 2. No to zróbmy coś jeszcze z naszą dwudziestką czwórką. Chciałbym, żebyście policzyli, ile to jest 24 podzielone przez 6. I żebyście policzyli, ile to jest 24 podzielone przez 4. I chciałbym, żebyście teraz zatrzymali ten film i zrobili to sami. No to jedziemy. Podzielmy 24 na 6 równych grup. Na przykład tak. Grupy są równe i mamy ich 6, bo jest 6 rzędów i w każdej z nich mamy 4 trójkąty. Czyli jeżeli podzielimy 24 na 6 równych grup, to ile będzie w każdej grupie? W każdej grupie będą 4 trójkąty, czyli 24 podzielone przez 6 równa się 4. Inny sposób to podzielenie na grupy sześciotrójkątowe i sprawdzenie, ile takich grup będzie. Tu jest 6, 6, 6 i 6. 1, 2, 3, 4. Mamy 4 grupy po 6. Teraz sprawdźmy, ile to jest 24 podzielone przez 4. Jeżeli chcemy podzielić 24 na 4 grupy, to właśnie przed chwilą to zrobiliśmy. Mamy 4 równe grupy i w każdej grupie jest 6 trójkątów, czyli równa się 6. Zauważcie, 24 podzielone przez 6 równa się 4. A 24 podzielone przez 4 równa się 6. To dlatego, że tu na rysunku mamy 4 grupy po 6 przedmiotów w każdej, czyli mogę powiedzieć, że 4 razy 6 równa się 24. Tak samo możemy powiedzieć, że 6 razy 4 równa się 24. Fajnie co? No to na razie.